W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna, dzień czwarty, cierpienie. Ojcze, daj mi ducha. Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które przychodzą do mnie. Ojcze, daj mi ducha, Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, przychodzą do mnie. Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha. Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie przeciwności, które przychodzą do mnie, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, przychodzą do mnie. W cichości serca teraz, bracie, siostro, powiesz intencję Ojcu Wenantemu, a On z radością i miłością przedstawi tę intencję Panu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Tego bądź pewien i z wiarą przedstaw tę intencję teraz. Wielkim bardzo Pan Bóg obdarza nas dobrodziejstwem, kiedy nam grzechy odpuszcza. Przywraca duszy naszej utraconą piękność, uwalnia od piekła, otwiera nam niebo, z niewolników czyni nas swymi ukochanymi dziećmi. Za tyle dobroci okazanej nam niegodnym mielibyśmy jeszcze narzekać, kiedy nam Bóg każe coś cierpieć przez kilka chwil życia ziemskiego? O, nie mówmy nigdy odtąd w utrapieniach swoich, za co ja to cierpię. Com zawinił, że mnie tak ciężko Bóg dotyka? Raczej niech z ust naszych wychodzą takie: Panie najłaskawszy, uginam się pod krzyżem cierpienia, ależ ja na większą karę zasłużyłem. Dzięki Ci, Boże, że tak mało mi cierpieć każesz. Daj mi łaskę, abym wszystek dług Tobie na tej ziemi oddał, tak, iżbym bez przeszkody mógł wejść po śmierci
do Twego Królestwa w niebie. Wszystkie cierpienia, które ześlesz mi, to pocałunki miłości Twej. Wszystkie cierpienia, te, które dajesz mi, to pocałunki miłości Twej. Dziękuję, Jezu, za pocałunków moc. Każde cierpienie takie jest. Dziękuję, Jezu, że mogę spłacić dług za grzechy me. Życie z Bogiem ciągle nas zaskakuje, obfituje w szereg zwrotów i scenariuszy, których sami nigdy byśmy nie wybrali. Buntujemy się, kiedy pojawia się cierpienie, choroba, odrzucenie przez innych, samotność. Pytamy wtedy Boga, dlaczego ja? Nie ma tu łatwych odpowiedzi poza jedną. Zaufaj Bogu. Codzienny krzyż cierpienia nie był obcy Ojcu Venantemu. Fizyczne i duchowe cierpienia, niezrozumienie ze strony bliźniego to tylko niektóre przejawy tego krzyża w życiu czcigodnego sługi Bożego, które przyjmował z poddaniem się woli Bożej. Módlmy się. Boże, w Trójcy Jedyny prosimy o łaskę cierpliwego znoszenia codziennych cierpień i przeciwności, które przeżywane z Tobą mają moc uszlachetniać nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze Venanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by czyny me, by słowa me nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Venanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by dusza ma, by serce me nadzwyczajnymi stały się. Modlitwa umieszczona na obrazku wydrukowanym przez świętego Maksymiliana. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, pójdź za mną. Oto sługa Twój, Venanty, posłuszny tej radzie ewangelicznej, opuścił wszystko i z miłości ku Tobie wziął na się jarzmo życia zakonnego, by na wzór Twój stać się wszystkim dla wszystkich. Racz, prosimy Cię, przyspieszyć chwilę wyniesienia go na ołtarze Twoje, na większą chwałę Twoją dla dobra Twego świętego Kościoła
i zbawienia dusz. Maryjo, Matko nasza niepokalana, nigdy jeszcze nie słyszana, aby kto się do Ciebie ucieka, został opuszczony. Ufni w Twe ustawiczne za nami wstawiennictwo. Prosimy Cię pokornie. Wstaw się i teraz do Trójcy Przenajświętszej, aby sługa Twój, Wenanty, jak najrychlej w poczet błogosławionych pańskich policzony został, a jako znak jego za nami u Boga orędownictwa, udziel nam łaskę, o którą Cię pokornie prosimy. Ty stał się wyjątkowy w oczach Pana, o Wenanty, ukryty, cichy, po ludzku niewidoczny, o Wenanty. My przychodzimy dziś prości i zwyczajni, by spojrzeć w życie Twe i z Tobą się przyjaźnić. Wenanty, do nas przyjdź, zamieszkaj razem z nami, by Jezus Boży Syn w nas uwielbiony był. Wenanty, do nas przyjdź, zamieszkaj razem z nami, by Jezus Boży Syn w nas wywyższony był. Prosimy Cię. Boże w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Sługo Boże, Ojcze Wenanty, módl się za nami.